Oficjalnie witam Was na webinarze 4 praktyki w zdalnej pracy z uczniami. Ten webinar powstał w ramach projektu Szkoła dla Innowatora i jesteśmy tutaj w gronie tych 20 szkół, które biorą udział w projekcie. Ja się nazywam Paulina Chrostowska, jestem koordynatorką w zespole Szkoły dla Innowatora. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić to spotkanie. Są z nami nasze panelistki. Jeszcze przypomnę, że nasz projekt jest realizowany, Szkoła dla Innowatora jest realizowana przez konsorcjum złożone z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie WIS Radowa Małego, a partnerami wspierającymi jest firma Deloitte oraz Fundacja Zwolnieni z Teorii. Zanim przekażę głos Magdzie Bogusławskiej, która wprowadzi Was w szczegóły dzisiejszego spotkania, powiem jeszcze o kilku sprawach technicznych. Od razu powiem na wstępie, że my też, podobnie jak Wy, walczymy od tych 2 tygodni z techniką i z przeniesieniem naszej pracy do tej sfery internetowej i pracowaniem zdalnie. Idzie to z różnymi efektami, więc jesteśmy nastawieni na to, że dzisiaj mogą się pojawić jakieś problemy techniczne. Z góry za nie przepraszamy. I teraz powiem kilka właśnie takich rzeczy technicznych, żeby te problemy zmniejszyć, bo pewnie zupełnie się nie da ich usunąć. Po pierwsze, dla osób, które znają platformę Zoom i spotykają się na niej na co dzień, powiem, że teraz jesteśmy w trybie webinar. Różni się on od zwykłego spotkania tym, że Wy widzicie nas, słyszycie nas, ale my i nie widzimy i nie słyszymy Was. Także nie musicie szukać tutaj okienka do włączenia sobie dźwięku, jego tam nie ma po prostu, więc usiądźcie wygodnie. A jeśli chcecie się z nami skomunikować, to na dole pod ekranem jest okienko czat. I tam możecie pisać do nas wiadomości, tylko proszę zwrócić uwagę, żeby wybrać, tam jest taka opcja automatycznie zaznaczona All Panelists. Jeśli wyślecie wiadomość, to ona trafi do prowadzących to spotkanie, a jeśli chcecie wysłać wiadomość do panelistów, ale także innych uczestników tego spotkania, innych nauczycieli z innych szkół, to musicie wybrać All Panelists and Attendees. I wtedy wszyscy zobaczą tę wiadomość. Na czacie z Wami jest Kasia Dmitruk, która widzę już tutaj odpowiada i pisze do Was. Kasia będzie odpowiadała na Wasze pytania techniczne, organizacyjne na czacie, a także będzie zbierała pytania, które na czacie padną do wystąpień naszych prelegentek. Zaplanowaliśmy to tak, że sesja pytań i odpowiedzi będzie na końcu i na końcu ja odczytam na głos naszym prelegentkom te pytania, które w trakcie ich wystąpień padną na czacie. Gdyby ktoś utracił połączenie, to może się z nami połączyć ponownie przez ten sam link, którym wchodziliście tutaj do tego pokoju. A gdyby jakieś były poważne, mielibyście jakieś poważne problemy techniczne i nie udałoby się Wam z nami połączyć ponownie, to zupełnie się nie martwcie, ponieważ my nagrywamy to spotkanie i ono będzie dla Was udostępnione. Myślę, że na początku przyszłego tygodnia będziemy mogli już je przesłać. Po wystąpieniu wszystkich prelegentek będziemy mieć też ankietę. Ta ankieta, jak wynika z naszych testów, jest najsłabszym technicznie punktem tego Zooma i ona się czasem niestety nie działa tak, jakbyśmy chcieli, ale spróbujemy ją przeprowadzić. Powinno Wam po prostu wyskoczyć okienko z ankietą. Tak, i w zasadzie to chyba wszystkie takie szczegóły techniczne. Oddaję głos Magdzie Bogusławskiej, która opowie Wam, o czym będzie dzisiejsze spotkanie. Zapraszam, Magdę. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę z tej sposobności spotkania się z Wami w trybie webinarowym na Zoomie. Też od razu chcę powiedzieć, podchwytując to, co powiedziała Paulina, że my
panelistki też się uczymy webinarów na Zoomie. Będziemy starać się to przeprowadzić jak najefektywniej, jak najsprawniej, ale gdybyśmy miały jakieś potknięcia, to jeszcze raz prosimy, wybaczcie nam. Wierzę, że kolejny i kolejny i kolejny webinar z naszej strony będzie coraz lepszy. Poza tym, jak widzicie, przyjęliśmy taką formułę, którą zawsze przyjmujemy także podczas spotkań szkoleniowych stacjonarnych, że będziemy zwracać się do Was po imieniu. Daje nam to takie poczucie większej bliskości, w tym takiego przełamywania w tej chwili bariery przestrzennej. To jest nasz zwyczaj. Bardzo serdecznie Was proszę o to, żebyście to zaakceptowali, przyjęli i też ewentualnie do siebie wzajemnie zwracali się w ten sposób. I na koniec, zanim przekażę głos Agnieszce, chciałabym powiedzieć, że tak jak mówiliśmy w zaproszeniu, będziemy starać się dzisiaj omówić te cztery praktyki, te, które mieliście okazję też poznać w pierwszym module kursu e-learningowego. Dzisiaj będziemy starać się bardziej powiedzieć o nich w kontekście pracy zdalnej, ale ponieważ zaplanowaliśmy całe spotkanie mniej więcej na godzinę, to mamy pełną świadomość, że nie będzie to analiza pogłębiona, nie będzie to coś, co będzie jakby bardzo, bardzo szeroko i głęboko Wam przedstawione, dlatego właśnie chcemy na końcu zrobić ankietę, zapraszając Was do przekazania nam informacji, która z tych praktyk teraz w tym czasie zdalnego uczenia wydaje się Wam najbardziej potrzebna, najbardziej użyteczna. Wówczas zaplanujemy odrębne webinary poświęcone każdej z tych praktyk, którą uznacie za wartościową i potrzebną w tym naszym dzisiejszym wirtualnym świecie czy wirtualnej szkole. Ja na początek już Wam dziękuję. Przekazuję głos Agnieszce, która będzie mówiła o pracy z pytaniami. No i życzę miłego słuchania. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Agnieszka z tej strony, też witam z Łodzi, bo widziałam, że są jakieś osoby, które są z Łodzi. Mam nadzieję, że mnie i widać, i słychać. Przyznam szczerze, że to jest moje pierwsze webinarium, więc trochę się teraz obawiam, jak to pójdzie i już właśnie się trochę przejęłam udostępnianiem, ale mam nadzieję, że teraz już będzie. Przepraszam za takie elementy techniczne. O, przepraszam, o właśnie, wiedziałam, że coś się wydarzy, że coś się wydarzy. Oj, 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 oj. Czy jeszcze raz? O, i teraz. O, teraz widać chyba całości, całą moją prezentację. To jeszcze raz dzień dobry, teraz już na poważnie i na oficjalnie. Jedną z czterech praktyk, do których zostaliście zaproszeni, czy zostałyście, bo chyba są same Pani zaproszone jako uczestniczki projektu, programu Szkoła dla Innowatora, jest praktyka dotycząca zadawania, umiejętności zadawania pytań. Tytuł, jaki tutaj przyjęłam, to jak zadawać pytania, aby uczyć, ale też mam poczucie, że w ciągu tych kilkunastu minut oczywiście nie jestem w stanie, ani my nie jesteśmy w stanie powiedzieć wszystkiego, co należałoby w tej kwestii powiedzieć. Chciałabym, żeby naszemu spotkaniu przyświecała taka myśl, czy też takie motto, że trudniej pytać niż odpowiadać. I mam nadzieję, że w ciągu tego czasu zorientujemy się, albo może uda mi się udowodnić, że rzeczywiście trudniej jest pytać, trudniej zadawać pytania, niż na te pytania odpowiadać. Dlaczego w ogóle my się pytaniami zajmujemy? Też trochę nawiążę do historii, tym bardziej, że jestem z wykształcenia historyczką. Otóż pytania w procesie edukacyjnym są niezwykle istotne, odgrywają bardzo ważną rolę i ta kwestia była omawiana przez bardzo wielu pedagogów już właściwie od początku XX wieku. I też rzeczywiście jest tak, że zadawanie pytań to jest być może najważniejsza czynność, w jaką mogą się zaangażować nauczyciele. I gdybyśmy się cofnęły, to zobaczymy, że nauczyciele od dawna zauważają zadawanie pytań jako ważny element nauczania.
Już na początku ubiegłego stulecia wykryto, że nauczyciele w szkole średniej zadają prawie 400 pytań w ciągu przeciętnego dnia szkolnego i te wyniki potwierdziły się w każdym kolejnym badaniu. Ja tu się nie będę odwoływała do jakichś bardzo konkretnych badań, ale też chcę powiedzieć, że bez względu na to, czy badania robione były 100 lat temu, czy to było lat 20 temu, czy nie wiem, rok, dwa temu, to właściwie cały czas mamy dokładnie te same wyniki. Kiedy w latach 60. prowadzono właśnie badania w szkołach średnich, to się okazało, że 72% rozmów w klasie to były wypowiedzi nauczyciela. Z tego blisko 7% to były reakcje na wypowiedź zainicjowane przez uczniów. Reszta to było zadawanie pytań uczniom, mobilizowanie ich uwagi i komentowanie tego, co mówili. Mało tego, okazuje się, że na podstawie tego, w jaki sposób my zadajemy pytania jako nauczyciele, to uczniowie mogą się zorientować, jakiego rodzaju rozumowania my od nich oczekujemy. I w wielu badaniach, tak jak powiedziałam, i starszych, i nowszych, widać, że około 60% pytań nauczycieli to pytania o zapamiętane wiadomości. Czyli odpytujemy właściwie uczniów z tego, czego się nauczyli, co zapamiętali, nie wiem, z lekcji, z podręcznika, ponieważ bardzo często pytamy o to, co zostało zapamiętane z podręcznika i wiele pytań, jakie my zadajemy, to jest około 75% naszych pytań, to są pytania o fakty, to są pytania o rzeczy, bym powiedziała, takie podstawowe. To nie jest tak, że ja uważam, że te pytania są złymi pytaniami, czyli nie powinniśmy pytać o fakty, ale myślę, że warto zastanowić się nad proporcjami. Ile pytań dotyczy faktów, a ile pytań rzeczywiście pozwala uczniowi na głębokie, szerokie wypowiedzi. To jest jakby jeden aspekt. A drugi aspekt to, jak często ja jako nauczycielka zadaję pytania, a jak często robią to uczniowie. I gdybyśmy spojrzały na swoje lekcje, gdybyśmy policzyły czas wystąpienia naszego, ale też wystąpień uczniów, kiedy rzeczywiście oni mają szansę na szerokie wypowiedzi, no to się może okazać, że faktycznie my jako nauczycielki jesteśmy tymi, które są bardziej aktywne na zajęciach. Jak to się dzieje, że dzieciaki w przedszkolu czy w ogóle w domu, kiedy są 3-4 latkami, zadają znacznie więcej pytań, a w szkole to się zmienia? Więc doskonale pewnie wiecie, jak macie swoje dzieci w tym wieku albo te dzieci były kiedyś młodsze, to doskonale wiecie, że dzieciaki właśnie w domu zaczynają odkrywać taką sprawczą moc pytań, a w szczególności słowa dlaczego. Ja tutaj nazwałam takim magicznym słowem, ponieważ faktycznie ono się powtarza najczęściej. To, że dzieci mogą pytać, jest dla nich niezwykle, to jest w ogóle dla nich dużym odkryciem, też ma dla nich duże znaczenie, bo po prostu, jeśli czegoś dziecko nie wie, to ono zadaje pytania. I my tak długo na te pytania odpowiadamy, póki nie stracimy cierpliwości, a nawet jeżeli dziecko nie zada jakiegoś pytania konkretnego, to właśnie wtedy się włącza ten mechanizm zadawania pytania dlaczego. W szkole sytuacja zaczyna się zmieniać, ponieważ no niestety nie jesteśmy z różnych względów, ta rola się zmienia. Dziecko przestaje pytać, ponieważ my już często nie mamy czasu na odpowiedzi na te wszystkie pytania, które pojawiają się ze strony uczniów. No i to też jest tak, że my tak naprawdę eliminujemy w dużej mierze, w jakiejś części, taką aktywność uczniów polegającą na zadawaniu pytań. W domu rodzinnym dziecko wchodzi, takie czteroletnie, wchodzi w reakcję ze swoją mamą przeciętnie 27 razy w ciągu godziny. I każda z takich interakcji słownych to jest przeciętnie 16 wymian. Połowę z tych interakcji inicjowały same dzieci i potrafiły one postawić aż 26 pytań w ciągu godziny. Jak poszły do szkoły, to widać znaczące obniżenie tych danych, ponieważ w interakcje słowne z nauczycielem wchodzą raptem 10 razy na godzinę. Każda interakcja zawiera 8 wymian i to jest jeszcze trudność polegająca na tym, że dzieci będąc w szkole mówią znacznie mniej niż w domu,
Oprócz tego rzadziej kierują rozmową, czyli właśnie nie pytają, nie rozmawiają o tym, o czym by chciały rozmawiać. Rzadziej domagają się informacji, posługują się znacznie prostszymi zdaniami niż to miało miejsce w domu, korzystają też z uboższej gamy znaczeń i rzadko też korzystają z języka, by planować, rozważać, omawiać albo też wspominać przeszłe zdarzenia. Co jest również, myślę, charakterystyczne. W domu, kiedy dzieciaki wchodzą w interakcje z rodzicami, z mamą bądź z tatą, są to interakcje polegające na partnerstwie, na partnerskim dialogu. Mam takie poczucie, że w szkołach jeszcze nie mamy tyle takich okazji do takich partnerskich wymian i to jest być może jeszcze jeden z powodów, dla których dzieci więcej w domu rozmawiają, a w szkole jednak z tych rozmów czy z tego pytania się wycofują. W związku z czym warto zastanawiać się nad tym, wracam do tego pierwszego slajdu czy pierwszej mojej myśli, na ile ja jestem jako nauczycielka obecna w szkole, na ile ja powoduję dużo interakcji, na ile ja stwarzam dzieciakom przestrzeń do zadawania pytań, czy w ogóle bycia zaangażowanymi, aktywnymi, a ile tak naprawdę jest w tym dzieciaków, moich uczniów. Po co my zadajemy pytania? Po pierwsze, no właśnie, gdybym was o to zapytała, to pewnie bym usłyszała takie odpowiedzi. Po pierwsze, chcemy wywołać u uczniów motywację. Po drugie, chcemy sprawdzić postęp. I rzeczywiście zadawanie pytań jest chyba najprostszym sposobem na to, żeby sprawdzić, co uczniowie potrafią, czego nie potrafią. To oczywiście to sprawdzenie też służy temu, żeby dokonywać oceny, żeby stawiać też stopnie, ale też zadajemy pytania po to, żeby wspomagać namysł, żeby wspomóc analizę, żeby wspomóc poszukiwanie. Niestety problem polega na tym, że to jest teoria. Okazuje się, że pytania, które zadajemy, nie do końca dostarczają naszym uczniom takiego intelektualnego wyzwania, niekoniecznie zachęcają uczniów do myślenia. W praktyce wygląda to w ten sposób, że wiele pytań hamuje aktywność intelektualną uczniów, że zwalnia ucznia z obowiązku myślenia. Ja nie wiem, czy my to robimy w sposób świadomy, czy też w sposób nieświadomy. W każdym razie rzeczywiście tak jest, że sami się często, myślę, skarżymy, że uczniowie odpowiadają monosylabami, że uczniowie mówią bardzo krótko, że nie budują pełnych zdań i składam to na kark tego, że nie wiem, mało czytają, nie słuchają i to jest w dużej części, w dużej mierze ich wina. Natomiast warto cofnąć się i zobaczyć, jakiego rodzaju pytanie zadałam, bo być może moje pytanie spowodowało, że uczeń odpowiedział krótko, monosylabicznie i rzeczywiście bez przemyślenia, bez pogłębienia swojej wypowiedzi. Bo praktyka pokazuje, że większość naszych pytań to niestety pytania zamknięte, czyli takie, na które uczeń odpowie tak lub nie. I znowu tutaj powiem, to nie jest błąd, tak? Pytania quizowe są bardzo potrzebne. One służą takiemu szybkiemu zorientowaniu się, co dzieciaki wiedzą na jakiś temat, ale też cały czas uwaga, ile ich jest, żebyśmy się nie ograniczały tylko i wyłącznie do tego rodzaju pytań. Czyli w praktyce mamy dużo pytań zamkniętych, dużo pytań dotyczących faktografii. Ja się zawsze uśmiecham, kiedy jak ktoś się dowiaduje, że jestem nauczycielką historii, no to oczywiście ktoś chce mnie sprawdzić, czy znam jakąś konkretną datę. I ja zawsze mówię, że data jest akurat najmniej właściwie istotnym elementem, jeśli myślimy o historii, bo to nie jest to pytanie. Najważniejsze pytanie to jest pytanie dlaczego, tak? Czyli to, które zadają małe dzieci. Natomiast przeważają pytania właśnie o fakty. To są też pytania, które wyzwalają tylko niestety proste operacje myślowe. To są też pytania z taką znaną odpowiedzią prawidłową. Też zwróćmy uwagę, że często zadajemy pytania już sugerujące odpowiedź. Więc takich niestety jest znacząco więcej. I my tych pytań zadajemy bardzo, bardzo dużo. Natomiast myślę, że chyba trochę jednak za dużo. Jak możemy to zmienić, czy jak powinniśmy to zmienić? Przede wszystkim zależy to od nas, od naszej refleksji nad tym, jakie zadajemy pytania. Czy my w ogóle przed lekcją, kiedy się przygotowujemy do niej,
zastanawiamy się nad tym, jakiego rodzaju pytania zadajemy, czy też jakiego rodzaju pytania chcemy zadać. Jakiej jakości są nasze pytania? Jakich poziomów myślenia dotykają nasze pytania? Czy one są właśnie tylko, nie wiem, typu wyjaśnij albo powiedz, czy to są pytania typu oceń, skategoryzuj, tak? Czyli tutaj idziemy trochę w kierunku myślenia z taksonomii Bluma. Też jest ważnym pytaniem, co robimy, żeby zachęcić uczniów do zadawania pytań. Co zrobić, żeby stworzyć atmosferę dociekliwości, w której to uczniowie będą zadawali pytania, a nie tylko my jako nauczyciele, nauczycielki. I na koniec tego krótkiego opisu, czy też krótkiej informacji na temat, ja bym powiedziała, to jest taka bardzo duża zajawka, nad czym możemy myśleć, kiedy przyglądamy się swoim pytaniom, to mam dla Was zadanie na teraz właściwie, ponieważ słyszę, tak jak, że bardzo dużo wysyłamy różnych zadań do naszych uczniów, więc proponuję taką chwilę, żeby zanim wyślę pytania czy zadania do moich uczniów, to żeby się zastanowić nad tym, o co w ogóle pytam, czy czego tak naprawdę chcę się od moich uczniów dowiedzieć dzięki temu pytaniu, czego się dowiedziałam, kiedy zadałam to pytanie, czy rzeczywiście otrzymałam taką odpowiedź, jakiej się spodziewałam. To jest bardzo, myślę, ciekawe ćwiczenie, kiedy na przykład układamy ankietę do ewaluacji wewnętrznej i raptem się okazuje, że otrzymujemy bardzo dziwne odpowiedzi. Ale zawsze jest pytanie, to o co w takim razie pytałam, że takie dziwne odpowiedzi otrzymuję. No i po takiej analizie, o co pytam, czego chcę się dowiedzieć, czego się dowiedziałam, jakie są moje wnioski i może warto zastanowić się wtedy, czy ja jeszcze chcę to pytanie dla moich uczniów wysłać. To tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i oddaję głos, tylko chyba nie bardzo mogę, oddaję głos Beni, która jest następna w kolejności, będzie mówiła o rozmowie w parach i w grupach. Dzień dobry, już mnie chyba widać i zaraz też będzie mój ekran. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeszcze tylko sobie tak przełączę, żebym Was widziała w czacie, bo Was nie widzę w czacie. Witam serdecznie, bardzo gorąco uśmiecham się do Białego Stoku. To ja jestem Waszą wspierającą trenerką i to mnie nie dane było się z Wami spotkać, bo nas koronawirus rozdzielił na 3 dni przed spotkaniem, więc nie spotkaliśmy się. Więc tutaj wysyłam dobre fluidy, bo to jestem ja. W międzyczasie patrzyłam sobie na czat, co się dzieje na czacie i pozdrawiam też Lucynę z Brzegu. Moja teściowa mieszka w Brzegu, to tak jak prywatę trochę tutaj uprawię. Słuchajcie, moje zadanie to troszeczkę przybliżyć Wam praktykę pracy w parach i w grupie w naszych trudnych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy w pracy zdalnej. I no nie ukrywam, że jest to dla mnie osobiście bardzo ważna praktyka i też tak trochę nawiązując do tego, co mówiła Agnieszka, no, że strasznie ważna jest atmosfera. Kasia i Agata na czacie rozmawiałyście o tym, że czasem zadajecie pytania dzieciom, co myślą i dzieci nie odpowiadają, bo się wstydzą. Tak naprawdę tu się wchodzimy trochę w kulisy tej praktyki. Czy dzieci nauczone są wyrażać swoje myśli, czy dzieci nauczone są dyskutowania, czy dzieci miały wcześniej dobre pytanie do dyskutowania, o czym mówiła Agnieszka. No i ta praktyka jest o tym właśnie, jak budować taką atmosferę, jak budować pracę, jak organizować pracę w parach. Wszyscy wiemy, że wspólnie jest lepiej i już widziałam, jak się tutaj na czacie wszyscy witaliście i szukaliście, co jest super i co też pokazuje naszą taką wewnętrzną potrzebę, że każdy z nas potrzebuje się skonfrontować w swoim myśleniu. Agnieszka mówiła o tym, że małe dzieci zadają pytanie dlaczego i też jeśli macie wspomnienie swoich małych dzieci albo teraz macie małe dzieci i to też moje było osobiste odkrycie, małe dzieci mówią tak.
to jest face to face, to trzeba patrzeć prosto w twarz, to trzeba mieć kontakt wzrokowy, to trzeba mówić tu i teraz i to jest ta 100% uwagi. No i tak samo pytanie jest właśnie teraz, na ile my dajemy możliwość dzieciom rozmawiać tak face to face, tak blisko siebie, tak żeby można było poznawać te swoje myśli, przeglądać się w swoich poglądach po to, żeby gdzieś tam się uczyć i rozwijać. Tak jak raczej, znaczy to jest moja, jakby ten slajd pokazuje, w co ja bardzo mocno wierzę, ale też myślę, że jako nauczyciele gdzieś to widzimy, że no siła jest w synergii, tak, że im więcej przedyskutowanych pomysłów, to ten jeden największy jest najlepszy. I jeśli nie mamy szansy, nie rozmawiamy, dzieci nie rozmawiają ze sobą o swoich małych pomysłach, nie czerpią od siebie, nie uczą się od siebie nawzajem, to być może nigdy nie wpadną na super taki wielki pomysł, jakieś wielkie odkrycie, no ponieważ w momencie, kiedy z innymi rozmawiamy, konfrontujemy się, otwieramy nasze horyzonty, poznajemy inny punkt myślenia. Więc ta praca w parach i praca w grupach jako bardzo ważna praktyka, którą my w Szkole Innowatora chcemy razem z Wami w Waszych szkołach rozwijać. Teraz mamy nowe wyzwanie, ja to tak roboczo próbowałam nazwać samotność w sieci, tak szukałam nazwy, ale generalnie nasze relacje w tej chwili są, ja to nawet mówię, na sznurku sieci. Każdy z nas siedzi w małym ekranie. Nie wiem, czy widzieliście taki mem o Wielkanocy no właśnie na Zoomie, kiedy apostołowie gdzieś tam sobie siedzą wysoko, a jest dezynfekowany stół w czasie ostatniej wieczerzy. No i tak trochę, wiecie, alegorycznie, no ale taką mamy historię teraz. Nasze dzieci są zamknięte w swoich światach. Wczoraj rozmawiałam z moimi siódmoklasistkami, które mają dosyć swoich rodziców i wcale im się nie dziwię, bo w ich wieku też kochałam rodziców, ale bycie zamkniętym na małej przestrzeni z mamą, tatą, trójką rodzeństwa było jakimś koszmarem. No a te dzieci tam są, tak? Ta akurat grafika pokazuje różne zależności. To, do kogo dotrzemy, no z tym jesteśmy. Bardzo trudno jest teraz pracować w parze i w grupie, ponieważ no też jak gdyby zostawiam wyzwania te sprzętowe, które się pojawiają, no ale taki mamy czas, że trudno ze sobą rozmawiać, tak, że musimy korzystać z sieci. Zaprosiliśmy Was do projektu Szkoła dla Innowatora i jak widzimy, Wasz udział tutaj był udziałem po prostu w punkt i w momencie najbardziej tego odpowiednim dla Was, ponieważ cały świat teraz się gdzieś tutaj zakręcił i wszyscy gdzieś jesteśmy na tym zakręcie i ja to sobie mówię tak cały czas, żeby nie zgubić żadnego dziecka, żeby w tej sieci była szansa na to, żeby one też siebie nawzajem nie zgubiły, ponieważ jeszcze większym wyzwaniem teraz jest budowanie tej atmosfery i tej przestrzeni do wymiany poglądów, o której mówiła Agnieszka. O ile trudno jest w klasie, bo czas, bo podstawa programowa, bo 3, bo 20 uczniów, bo pędzimy, tak teraz na to nakłada nam się odległość i trudność w postaci sieci. Więc bardzo duże też wyzwanie przed nami. No a te wszystkie dzieci, te wszystkie obrazki, te małe ekraniki, które widzimy, no jednak stworzą nam świat. No przecież wyjdziemy z tego naszego, z naszych zamkniętych powiązań i szkoda było kogokolwiek zgubić i fajnie by było być blisko siebie w tych przeżyciach i też rozmawiać na temat nauki i na temat tego, czego się możemy nawzajem od siebie uczyć. A więc ten moment, ta edukacja zdalna jako takie dodatkowe wyzwanie no, do tego, żeby dbać o relacje. No właśnie, i teraz praktyka pracy w grupach, w parach, a lekcja zdalna. Tutaj akurat macie fotografię dziewczynki, która uczy się grać na pianinie, ma lekcję muzyki i jak pokazują przykłady zewsząd, tak może to wyglądać i jednak faktycznie możemy funkcjonować online. No i teraz właśnie to nasze wyzwanie, jak sprawić, żeby dzieci mimo wszystko ze sobą współpracowały, mimo wszystko ze sobą rozmawiały i jak sprawić, żeby dzięki temu nauczyły się pracować, tak? No bo nasz świat nie polega na tym, że każdy z nas jest zamknięty w swojej bańce, tylko my musimy ze sobą rozmawiać, my musimy się ze sobą komunikować po to, żeby powstawał lepszy świat. Praca zdalna, musimy sobie tutaj myśleć o różnych wyzwaniach, jakie mamy, które są po naszej stronie i to są te rzeczy wszystkie sprzętowe, metodologiczne, ale też są te wszystkie rzeczy po stronie
po stronie ucznia, kiedy też wiemy, że być może nie możemy do niego dotrzeć tak, jakbyśmy chcieli dotrzeć, czyli może nie wszyscy mają na przykład Zooma, może nie wszyscy mogą uczestniczyć w lekcjach zdalnych, może część może odbierać tylko od nas maile, może to są telefony, różne macie tutaj doświadczenia. Ja osobiście uczę 7 klas, uczę języka polskiego i historii. No i jak gdyby w każdej klasie jest jakiś uczeń, dwójka, trójka, którego nie mam na lekcjach zdalnych, prowadzę lekcje zdalne, no więc z tymi dziećmi się oddzielnie kontaktuję i bardzo duże wyzwanie, w jaki sposób zorganizować pracę, żeby oni chcieli pracować. I tak tutaj w tych wyzwaniach tak bardzo chciałabym się odnieść do takiej naszej dobrej pracy, dobrej praktyki, dobrego warsztatu pracy nauczyciela, który mamy, bo dobra lekcja z praktyką pracy w parach i w grupie, to jest taka sama lekcja powinna być w internecie. Przyznam szczerze, że sama też korzystam z Zooma, bo jeśli popatrzycie sobie na przykład na czat, na którym trochę szalejecie, to w tym czacie macie też możliwość napisania odpowiedzi, napisania do osobistej wiadomości do każdej osoby. Jak najedziecie sobie na konkretną osobę, na przykład na pana Marka, którego ponoć wszyscy znają, ja jeszcze nie znam, ale pozdrawiam, mam nadzieję, że kiedyś się poznamy, skoro zafunkcjonował nam na czacie. W każdym razie, jak najedziecie na osobę i napiszecie do niej na czacie, to ta osoba, tylko ta osoba odbierze waszą wiadomość. I to jest na przykład taki sposób, który ja wykorzystuję na moich lekcjach, czyli jak proszę dzieci, uczniów, wymieńcie się teraz zdaniami, porozmawiajcie w parach, to chociażby wykorzystuję taki czat. Oczywiście zawsze jest ktoś, kto się pogubi, komu tam coś łącze się zrobi i tak dalej, więc zachęcam też zawsze wcześniej do pomyślenia sobie na ten temat, z kim mogą wcześniej, żeby pomyśleli sobie, z kim mogą popracować dzisiaj i żeby mieli taką stałą parę na lekcję, żeby można było się wymieniać. Ale co jest ważniejsze, to o czym też mówiła Agnieszka, więc też się odwołuję do tego, to jest ta refleksja, co nam to daje. Czyli mam na przykład uczennicę, która jest taka dość wycofana i nie chce z nikim pracować w parze, nie chce się dzielić, no to zachęcam ją, żeby z mamą porozmawiała, już od biedy, niech tam w Google poszuka, skoro siedzi przed komputerem, no i zazwyczaj rozmawia z mamą, jej mama jest w tym czasie w domu. I bardziej zachęcam też wszystkich uczniów do wchodzenia na metapoziom. Co mi to dało? Czego się dowiedziałam? Co było dla mnie nowe? Co było dla mnie odkrywcze? Co chciałabym zapamiętać do następnej takiej pracy w parach, w grupach? Bo też nie chodzi o to, żeby na siłę, wiecie, trudno jest na przykład przy pytaniu, w którym roku, przedyskutujcie, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem, tak, no to jest jakość pytania, która raczej tutaj nie sprzyja dyskusji, ale wszelkie pytania dlaczego i czego się dowiedziałam, co wnoszą do mojego myślenia, no to są te pytania, które w tej praktyce będą budowały tę przestrzeń, a jednocześnie pokazywały dzieciom tę wartość dzielenia się i odwołuję się do tego, co napisała Agata i Kasia, że przestaje się wstydzić wyrażać swoje myśli, bo na przykład ktoś się czegoś ode mnie nauczył. W naszej pracy teraz pojawia się podstawowe teraz wyzwanie, jak to robić, jak konkretnie. I to jest, słuchajcie, mam, który dzisiaj zobaczyłam i po prostu uważam, że coś w tym jest. Czyli kto tutaj jest odpowiedzialny za epidemię, nie chcę tutaj lokować produktu, ale naprawdę po prostu możemy na wszystkim pracować. Ja już powoli robię się specjalistką od tego, co jest, wiecie, mówiło się kiedyś szkoła otwocka i szkoła falenicka i tak teraz szkoła Microsoftu, szkoła Googlowska, Classroomy, Teamsy, Zoomy, BlueJeansy, ClickMeetingi, w ogóle co tam sobie życzycie. I tych narzędzi jest bardzo, bardzo dużo i myślę sobie, że każdy z Was może do swoich uczniów coś znaleźć. Ja mam takie, które bardzo lubię, ja w ogóle bardzo lubię technologicznie pracować i cieszę się, że moi uczniowie za mną podążają, więc bardzo chętnie, jak będziecie zainteresowani, przybliżę Wam takich kilka bardzo dobrze działających narzędzi do tego, żeby współpracować w grupie. Ale bardziej dzisiaj chcę Was uspokoić, że to, co macie w swoim zanadrzu, jest super. Jesteście bardzo aktywni na czacie. Więc myślę sobie, że na pewno macie jakieś grupy messengerowe, jakieś tam facebookowe historie z uczniami,
i że ten komunikator, który z nimi macie, jest absolutnie wystarczający do tego, żeby zachęcać ich do rozmowy w parach, do rozmowy w grupach. Wiecie, ja tak widzę, jak moje dziecko, tak tu kliknij, tu zobacz, tu aplikacja, tu zerknij, tu coś tam i ja razem z nim, bo on ma 7 lat, więc klikam i wcale się nie dziwię, jeśli moi uczniowie w pewnym momencie powiedzą halo, pani Beniu, już jest dosyć. Więc zachęcam do tej idei, że mniej jest lepiej, a bardziej zastanowić się, czy mam dobre pytanie, czy mam dobre dlaczego, w jaki sposób mogę uczniów zachęcić do tej rozmowy. Świetnie się sprawdzają, nie wiem, czy pracujecie, może będzie okazja, żebym Wam mogła pokazać, czy Padlet, czy nawet te wszystkie nasze chmury, gdzie uczniowie mogą zapisywać pomysły przegadane, ale cały czas zachęcam Was do tego, żeby było do tego pytanie, czego się z tego nauczyłam, żeby cały czas było to pytanie o ten metapoziom. Ja jeszcze jestem taką zwolenniczką, nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, nazwijmy to wdzięczności, że wydaje mi się, że w momencie, kiedy okazujemy sobie wdzięczność, czyli na przykład mówimy sobie, za co dziękujemy w pracy, to w osobie, której dziękujemy, buduje to większe poczucie siebie, a nam też mówi, czego możemy szukać i oczekiwać od tej drugiej strony. Często zachęcam moich uczniów, teraz klasa 7 pracowała, sami dobrali się w grupy, sami, ponieważ nie mam kontroli nad nimi zdalnie, w żaden sposób nie chciałam narzucać tej pracy, 2 tygodnie pracowali. Każda grupa, to były 4-osobowe grupy maksymalnie, stworzyła redakcję i ta redakcja wydawała różne artykuły tam na temat zemsty, bo to wszystko się ocierało, znaczy było na kanwie zemsty. I poprosiłam ich o to, żeby na koniec porozmawiali sobie, podziękowali nawzajem, co dostali od grupy, w którym momencie, która osoba, który członek, członkini grupy w czymś pomogła, zainspirowała. I wczoraj mieliśmy taką właśnie lekcję, gdzie nawzajem sobie dziękowali. Powiem Wam, że naprawdę aż prawie wzruszające, jak jedna dziewczynka mówi, Boże, już nie wytrzymuję w tym domu, dobrze, że mam Was, to mogę z Wami pogadać. I właśnie takie wchodzenie na ten metapoziom, że możemy coś sobie dać i uczenie tego, że wartość jest, rozmowa jest wartością i poszukiwanie osoby, z którą mogę przegadać, no jest tą praktyką, o którą nam tutaj chodzi. Nie wiem, czy już nie przekraczam czasu, więc przekraczam czas, Magda mi kiwa, dobrze. Bardzo Wam dziękuję. Zachęcam Was do pracy tą praktyką. Cokolwiek będziecie robić, myślcie, a jak mogę tutaj zachęcić do pracy w parach, a jak mogę tu zrobić grupę. To jest wchodzenie na troszkę inny poziom tych naszych zadań. Jak to Jędrek na którymś z webinariów powiedział, że teraz nie mamy pracy zdalnej, tylko narodową pracę domową. To tak pomyślmy sobie, czy jesteśmy w stanie jakąś, wiecie, tutaj husarię wpuścić na tą naszą narodową pracę zdalną i młodzież połączyć w tym. Bardzo dziękuję. Magdo, proszę, przekazuję Ci głos. Dziękuję Ci bardzo, Beniu. Teraz ja chciałabym powiedzieć parę słów na temat, który jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, szczególnie dzisiaj, kiedy rzeczywiście, tak jak powiedziała Benia, uczniowie mają bardzo dużo zadań do wykonania samodzielnie. Te zadania dotyczą bardzo wielu różnych spraw, a jak wiemy, praca ucznia to jest często mierzenie się z własnymi błędami. My w naszym świecie mamy taki zwyczaj, takie podejście, że myślimy o błędzie bardziej jako o porażce niż o czymś, co może stanowić drogę do sukcesu. Jesteśmy przywiązani do takiego myślenia, że błąd musimy wytykać, musimy w pewnym sensie go piętnować i dlatego bardzo często mówimy o tym naszym świecie jako o świecie, który funkcjonuje właśnie w takiej negatywnej kulturze błędu. A tymczasem, jak doskonale wiecie, przy takiej głębszej refleksji możemy uznać, że błąd ma przede wszystkim wymiar pozytywny. Kiedy uczymy się chodzić, upadamy bardzo, bardzo wiele razy, zanim nabędziemy taką sprawność, która jest po prostu mistrzostwem w chodzeniu. Ucząc się czegokolwiek innego, jazdy na nartach, jazdy na rowerze, gry w tenisa,
powielokroć popełniamy błędy, których pewnym symbolem jest upadek, które sprawiają, że podejmując kolejny raz tę samą czynność, tę samą aktywność, pracujemy, działamy dużo lepiej. A tymczasem w szkole jest inaczej. W szkole, tak jak napisałyście, niektóre z Was napisały na czacie, osoby, które nie zabierają głosu, boją się mówić, boją się zadawać pytania, to są często uczniowie, którzy właśnie boją się popełnić błędu, dlatego że błąd rozumieją jako porażkę i wstydzą się, po prostu wstydzą się być traktowani jako osoby, które z taką porażką muszą się mierzyć. Jeśli natomiast potraktujemy błąd jako jedno z naszych narzędzi uczenia uczniów i uczenia się uczniów, wówczas przede wszystkim pomyślimy o tym, że błąd jest po prostu przejawem uczniowskiej aktywności. To znaczy, że oni coś robią, że oni działają, że oni pracują, że po prostu myślą. Jest też w takim razie pewnym efektem ryzyka, które oni podjęli i jest też przejawem uczniowskiej gotowości do uczenia się, czyli niesie w sobie ładunek bardzo wielu, bardzo pozytywnych działań i reakcji. Co więcej, jeśli powiemy, że błąd jest dźwignią postępu, czyli stanowi kolejną próbę w procesie uczenia się, podkreślamy właśnie ten jego edukacyjny, kształcący wymiar, o którym na co dzień często nie pamiętamy. I w końcu to, co chyba jest najważniejsze, co bym chciała podkreślać i znowu jeszcze raz podkreślać, to jest właśnie ten informacyjny wymiar błędu, czyli to, że jest to dla nas i dla naszych uczniów podstawa do tego, by wnioskować, co zrobić, by przy kolejnych próbach nie popełnić tego samego błędu, unikać go, by docelowo mieć sukces. Nie bez kozery mówimy, że uczymy się na błędach. Ja bym nawet powiedziała bardziej, że uczymy się analizując nasze błędy i właśnie do takiego podejścia i do takiego myślenia bardzo gorąco Was zachęcam, szczególnie teraz, kiedy jest tak, że uczniowie mają mimo wszystko, mimo pracy w parach, grupach, Zoomów, Classroomów i tak dalej, bardzo ograniczony z nami kontakt. Czyli to życie w tej wirtualnej szkole może być szczególnym czasem, kiedy właśnie na błąd będziemy bardziej zwracać uwagę, zmieniając tę kulturę błędów w to, co bywa nazywane pedagogiką błędu, coś, co sprawi, że uczeń będzie rozumiał, że błąd to jest coś zupełnie normalnego, naturalnego, typowego, wręcz dobrego w naszym uczniowskim, w naszej uczniowskiej, w naszym uczniowskim doświadczeniu. Ważne jest też, żeby pokazywać uczniowi, że nie on jedyny popełnia błąd, że ten sam błąd popełnili inni, że uczeń przy tym doświadczeniu popełniania błędów po prostu nie jest odosobniony. W taki sposób możemy ten błąd oswajać i mamy do tego określone strategie i określone narzędzia, które na pewno bardzo dobrze znacie. Warto, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, jak z nich możemy korzystać teraz w tym okresie zdalnej pracy. A więc przede wszystkim dobrze znany nam wszystkim zielony i czerwony długopis, który jest bardzo dobrze stosowalny wtedy, kiedy sprawdzamy prace uczniowskie, czy to jeśli one są w PDF-ie, wpisując odpowiednie adnotacje, jeśli są wydrukowane, no to wiadomo, że możemy je tradycyjnie sprawdzić i opatrzyć kolorowymi adnotacjami, jeśli uczniowie nam odsyłają pracę w Wordzie czy w jakimkolwiek innej formie, to możemy czy posłużyć się Paintem, czy po prostu w Wordzie zmieniać te kolory. Mam koleżankę, która bardzo
często, dużo i bardzo lubi tą pracę z zielonym i czerwonym długopisem. Często ona łączy ją także z pracą polegającą na ocenie koleżeńskiej, czyli uczniowie wzajemnie oceniają sobie pracę, zamiast robić to nauczycielka. I wówczas taka ciekawa refleksja, kiedy z nią o tym doświadczeniu rozmawiałam, ona mi mówiła, że w jednej klasie około pół roku jej zaczęło to, by dzieciaki sprawdzając sobie wzajemnie pracę, przestały sięgać po ten czerwony długopis, a zaczęły sięgać po zielony długopis. Jak wiecie, czerwony długopis służy temu, żeby wskazać uczniowi miejsce, w którym popełnił błąd, samo miejsce, nie zaś właściwą formę czy poprawną odpowiedź. Zielony długopis służy temu, by wskazać uczniowi te elementy pracy, którą dziecko, młody człowiek wykonał poprawnie. Niektóre osoby też łączą obie te funkcje i o tym powiem za chwileczkę, pokazując Wam bardzo ciekawy przykład, który znalazłam notabene na Facebooku. Inne rozwiązanie podobne do długopisu, choć nieco inne, to jest to rozwiązanie samoprzylepnych karteczek czy też adnotacji na pracy ucznia, kiedy to uczniowie, one ważne tutaj jest to, żeby one były usuwalne, czyli żeby dało się je usunąć, jakby oczyścić pracę z uwag nauczyciela wtedy, kiedy uczeń poprawi swój błąd. Tutaj bardzo ważne jest właśnie to, że to są rady, sugestie, informacje, gdzie jest błąd i co ewentualnie można zrobić, żeby ten błąd usunąć. I po poprawieniu praca jakby staje się czysta. To też ma bardzo ważny taki jakby wymiar motywacyjny, że mogę poprawić pracę, że mogę dojść do tego mistrzostwa czy do tej perfekcji, a wskazanie na błąd jest tylko drogą i narzędziem do tego, by tak się stało. Kolejną bardzo ważną rzeczą i tutaj też bardzo Was zachęcam do tego, byście w ten sposób teraz przekazywali uczniom informację zwrotną, o której za chwilę więcej powie Ola, to jest właśnie to pytanie o analizę własnych błędów, czyli o drogę dochodzenia do rozwiązania, szczególnie wtedy, kiedy uczniowie pracują samodzielnie i też wtedy, gdy w pracy znajdujecie jakieś błędne rozwiązania. Czyli pytanie, powiedz, jak doszedłeś do tego rozwiązania, a skąd wiesz, że to jest dobra odpowiedź? Czy możesz udowodnić, że twoje twierdzenie jest prawdziwe? Zastanów się, czy to rozwiązanie możesz zastosować do każdego przypadku. To jest właśnie to, co jest chyba najważniejsze w tym myśleniu o pracy z błędem, czyli analiza tego, z czego wynika błąd, co zrobić, aby nie popełniać go w przyszłości. I tutaj bardzo gorąco Was zachęcam z jednej strony do tego, byście w taki sposób myśleli Wy sami o uczniowskich błędach, ale też byście zachęcali uczniów do tego, by oni takiej samodzielnej analizy pracy z błędem dokonywali. To jest niezwykle ważne, bo to właśnie buduje tą samoświadomość i też uczy tego, w jaki sposób się uczyć. Niektórzy nauczyciele, ja jestem z wykształcenia nauczycielką francuskiego, romanistką, więc mam sporo kontaktów z nauczycielami we Francji właśnie. We Francji bardzo rozpowszechniona jest taka technika, takie podejście, które też bywa stosowane u nas w naszych polskich szkołach, choć muszę powiedzieć, że nieczęsto. To są tak zwane dzienniki, dzienniczki, można oczywiście nazwać to inaczej, uczenia się. To jest doskonała rzecz, którą możemy robić teraz, właśnie niekoniecznie prosząc uczniów o to, żeby nam odsyłali swoje prace, tylko żeby ewentualnie dzielili się z nami, jeśli chcą, jeśli są na to gotowi, to też powinien być proces, by oni ten ewentualny wstyd przed błędem czy strach przed błędem pokonywali. I taki dzienniczek to może być zeszyt, to może być tabelka w Excelu czy w Wordzie, w którym uczniowie po każdej lekcji, a w naszym przypadku po każdej samodzielnej pracy albo po wybranych samodzielnych pracach odpowiadają na pewien zespół pytań, które oczywiście możemy samodzielnie dopasować do etapu edukacyjnego, do dojrzałości naszych uczniów, ale niech to przykładowo będą takie pytania, czego się nauczyłem podczas tej pracy, którą mi zadał mój nauczyciel, nauczycielka.
jak się tego nauczyłam, jakie błędy popełniłem, jeśli popełniłem, szczególnie takie, których nie chcę, czy będę się starał nie popełnić ponownie. I jeszcze pytanie, to w takim razie co zrobię, jak mogę pracować dalej, żeby w przyszłości tych błędów nie popełniać. I tutaj właśnie jest bardzo ważna sprawa, to jest kwestia typu i rodzajów błędów. Dzisiaj o tym nie będę mówić, ale jak doskonale wiecie, w różnych takich typologiach błędów wskazuje się na błędy, które wynikają z braku uwagi, na błędy, które wynikają z niezrozumienia polecenia czy instrukcji, na błędy, które związane są z pewnym roztrzepaniem, roztargnieniem, w końcu na błędy, które związane są z brakiem określonej wiedzy, określonego zespołu informacji, czy też na błędy związane z przyjęciem nieodpowiedniej strategii, która na przykład może działać w ramach jednego przedmiotu czy jednej dziedziny, a w innej jest niepoprawna i tak dalej, i tak dalej. I właśnie analiza typu błędu też pozwala nam i naszym dzieciakom rozważyć, co zrobić, żeby w przyszłości takich błędów nie popełniać. To jest naprawdę sytuacja bardzo ucząca, bardzo wartościowa i jak najbardziej stosowalna dzisiaj, w tym czasie, kiedy wy macie pewnie mnóstwo prac do sprawdzania, a także w tym czasie, kiedy uczniowie mogą być zachęcani właśnie do takiej osobistej, indywidualnej, własnej refleksji na temat uczenia się. Co to nam da? Przede wszystkim to właśnie odkrywanie źródeł przyczyn powstawania błędów i wyciąganie wniosków z takiej refleksji, to nie jest nic innego jak właśnie aktywacja tego metapoznawania, o którym także mówiła Benia. Prawo do błędu i wiara w to, że taki błąd możemy naprawić, pokonać, daje uczniom coś, co jest ekstremalnie ważne w procesie uczenia się, czyli właśnie poczucie bezpieczeństwa. Taki spokój, że jak się pomylę, to nic się nie stanie. Popełniłeś błąd? To super. Zobacz, jak dużo możesz się dzięki temu dowiedzieć i właśnie nauczyć. To także jest narzędzie kształtowania samodzielności naszych uczniów i takiego ich poczucia autonomii, co z kolei bardzo silnie wzmacnia u nich poczucie własnej wartości. No i w końcu analiza własnych błędów, praca z własnym błędem, szukanie odpowiedzi na pytanie, co mogę zrobić, żeby przy kolejnej próbie tego samego błędu nie popełnić, to nie jest nic innego jak kształtowanie odpowiedzialności za ich uczenie się, własnej odpowiedzialności uczniów za ich uczenie się i rozwijanie umiejętności uczenia się, której, jak wiecie, za mało mają nasze dzieciaki, a my troszkę, często troszkę za mało im ta umiejętność kształtujemy. No i w końcu bezpieczeństwo popełniania błędów otwiera nasze dzieciaki na ryzyko, na poszukiwania, na eksperymentowanie, czyli kształtuje jedną z naszych kompetencji proinnowacyjnych, jaką jest odwaga, także i wytrwałość. I chyba najważniejsza rzecz, słuchajcie, teraz bardzo często mówimy o tym i myślę, że wszyscy myślimy tak samo, że podstawa programowa podstawą programową, błędy błędami. W tych trudnych czasach, które są trudne i dla nas, i dla naszych dzieciaków, strasznie ważne jest to, co nazywamy budowaniem relacji, czyli budowanie sytuacji zaufania, wzajemnego szacunku, sytuacji, które wspierają uczniów. I takie właśnie przyjazne podchodzenie do błędu, podchodzenie do niego jako, jeszcze raz celowo to powtarzam, jako drogowskazu, jako drogi do mistrzostwa i do sukcesu jest też formą budowania tej relacji, zaufania, szacunku i wzajemnej bliskości z naszymi uczniami. Bardzo Was zachęcam do rozważenia, włączenia właśnie w tym trudnym czasie do Waszych relacji z uczniami tego elementu analizowania błędów i wierzę, że to da Wam mnóstwo satysfakcji, a Waszym dzieciakom bardzo wiele, bardzo wartościowych wskazówek,
co zrobić, żeby się uczyć, tak, aby się nauczyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Przekazuję teraz głos Oli, która będzie mówiła o informacji zwrotnej, czyli w pewnym sensie będzie kontynuowała temat radzenia sobie z uczniowskim błędem. Jeszcze raz dziękuję. Witam Was tym razem osobiście, nie tylko przez czat. I chciałam zacząć od tego, że znaleźliśmy się wszyscy w bardzo nietypowej sytuacji dla nas, i my, i nasi uczniowie. I to jest taka sytuacja, kiedy ciężar odpowiedzialności za uczenie się został przesunięty zdecydowanie w kierunku, w stronę uczniów. My tak naprawdę zadajemy sobie pytania i naszą rolą jest, jak wspierać, żeby wspieranie uczniów na odległość, wspieranie uczniów zdalnie. Zastanawiamy się, jak oceniać ich pracę, w jaki sposób możemy im towarzyszyć w tym procesie uczenia się, tak żeby to było dla nich efektywne i żeby ten proces uczenia się po prostu przebiegał. I informacja zwrotna to jest właśnie takie narzędzie, które pomaga oddać uczenie się w ręce uczniów. Ja w ogóle uważam, że tak powinno być zawsze i mamy teraz szansę ten stan utrwalić i uczniów wprawić w takie branie odpowiedzialności za swoje uczenie się, właśnie dzięki informacji zwrotnej. Bo zwróćcie uwagę, że stawiając stopnie, tak jakby uczniowie zdejmują z siebie odpowiedzialność, nauczyłem się, dostałem ocenę, tyle mi wystarczy. Często uczniowie mówią, o, mam truje, to mi wystarczy. Niektórzy mówią, mam jedynkę i mam z głowy. A już bardzo często pozytywne oceny, piątki, szóstki, w ogóle tak jakby zamykają temat i uwaga uczniów jest przekierowana na zdobycie oceny i na polepszenie średniej, jest przekierowana bądź nie jest, a zupełnie nie, często nie zależy im, bardzo często nie zależy im na takim prawdziwym nabywaniu wiedzy czy pogłębianiu kompetencji. Informacja zwrotna to jest właśnie to narzędzie, które szczególnie teraz w sytuacji zdalnego nauczania możemy wdrożyć i później z niego często korzystać. Ja zawsze mówię, że to nie nauczyciel realizuje podstawę programową i to nie nauczyciel się uczy, tylko podstawę programową realizuje uczeń i to uczeń się uczy. Stąd to uczeń powinien tą odpowiedzialność na siebie wziąć. Co to jest tak naprawdę ta informacja zwrotna? My informacji zwrotnych, każdy nauczyciel bardzo wiele przekazuje, bo tak naprawdę bez informacji zwrotnej nie ma procesu uczenia się. I o ile ocena taka, którą wystawiamy, sumaryczna, jak już powiedziałam, w jakiś tam sposób zamyka temat, bo dostałem ocenę, mam z głowy, tak informacja zwrotna, która pokazuje uczniowi, w którym miejscu drogi jest, jest dla niego wspierająca, pokazuje mu, co potrafi, ale też, jaki jest jego kierunek rozwoju, to jest informacja, która otwiera i nauczycieli, i uczniów na uczenie się. Co jest ważne? My bardzo często udzielając uczniom informacji zwrotnej, bo słuchajcie, informacja zwrotna czasami kojarzy się, nie wiem, z jakimiś wypracowaniami pisanymi pod wypracowaniami uczniów czy pod pracami uczniów, ale informacja zwrotna to jest wtedy, kiedy przechodząc po klasie zaglądam do tego, jak uczniowie pracują i przekazuję im tę informację zwrotną na bieżąco. Ważne jest to, żebyśmy pokazywali uczniom, co robią dobrze, a nie tylko, co robią źle. Ja przyznam się szczerze, często chodząc po klasie, jestem polonistką i patrząc, jak moi uczniowie pracują, zanim zaczęłam pracować z informacją zwrotną, no to pochylałam się nad tymi uczniami, którzy popełnili błąd, ten błąd im wskazywałam. I kiedyś usłyszałam bardzo, bardzo ważną, bardzo ważne zdanie, że buduje się na fundamentach, nie na zgliszczach. Dlatego, żeby uczniowie mogli budować swoją wiedzę i swoje kompetencje, to warto im taki fundament pokazać, że coś już potrafią, że mają na czym budować. Stąd bardzo ważne jest na początku, żeby ta informacja zwrotna była po prostu wspierająca i pozytywna.
Informacja zwrotna to nie tylko informacja zwrotna od nauczyciela do ucznia, ale także od ucznia do nauczyciela. I teraz, jeżeli ja jestem w stanie przekazać uczniowi taką informację, która mu pomoże się uczyć, to równie ważne dla mnie jest informacja zwrotna, która płynie do mnie od uczniów, bo miejscem pracy nauczyciela jest mózg ucznia. Niestety bez jakiejś chirurgicznej interwencji nie jesteśmy w stanie tam zajrzeć. Dzięki informacji zwrotnej od ucznia, którą możemy uzyskać właśnie właściwymi pytaniami, możemy się dowiedzieć, jak nasi uczniowie myślą, jaki jest sposób ich myślenia i co jeszcze ważne, możemy się też dowiedzieć o tak zwanych miskoncepcjach, czyli takim błędnym myśleniu, które może uczniowi utrudniać dalszą naukę. Dam Wam taki przykład. Ja uczyłam już na wszystkich poziomach nauczania nastolatków, dzieci w podstawówce, a ostatnio mam duże doświadczenia z edukacją wczesnoszkolną i kiedyś poproszona o uczenie, o przeprowadzenie lekcji w edukacji wczesnoszkolnej, przygotowałam sobie bardzo piękną lekcję o zbiorach, bo miałam ćwiczyć zbiory i już chciałam bardzo aktywnie prosić dzieci, żeby tam się te gromadziły w zbiory, chłopcy, dziewczynki, miało być to na dworze, tak żeby było pięknie i aktywnie. Przypomniałam sobie o tym, jak ważna jest informacja zwrotna od uczniów i zadałam proste pytanie, poprosiłam o porozmawianie w parach i odpowiedź na pytanie, czym są zbiory. I okazało się, że jako przykład zbioru miałam na przykład zbiornik wody przedstawiany przez uczniów, czy też zalew Mietkowski, bo dzieciom się to pomyliło ze zbiornikiem wodnym. Dzięki rozpoznaniu i wytłumaczeniu szybciutko tej informacji, całe moje zajęcia mogły przebiegać bez zakłócenia, a tak to mogłabym bardzo dużo i bardzo ciekawych aktywności z uczniami przeprowadzić, a tak naprawdę nie pomogłoby im to w nauce w żaden sposób. Co jeszcze o informacji zwrotnej? Ważne jest, żeby informacja zwrotna pokazywała, tak jak już mówiłam, pokazywała uczniom to, co jest dobre, ale ważne jest też, żeby była krótka i konkretna. Bardzo często nauczyciele pytają, ile czasu zabiera informacja zwrotna i czy to nie jest zbyt takie czasochłonne. Nie jest czasochłonne. Oczywiście zawsze na początku, jak się czegoś nowego uczymy robić, na przykład, nie wiem, szalik na drutach pierwszy raz, zajmuje nam to więcej czasu. Jeżeli nabędziemy wprawy, nie zajmuje to dużo czasu, a co jest bardzo ważne, długa informacja zwrotna nie jest skuteczna, ponieważ uczniowie jej nie przeczytają, jeżeli mówimy o informacji zwrotnej pisemnej. Rodzajów informacji zwrotnych jest bardzo dużo. Łatwo teraz ją przekazywać właśnie w tym systemie zdalnym. Można z uczniem po prostu porozmawiać, można mu mailem przesłać. Ja zawsze mówię, że taka informacja zwrotna, która jest strawna, to są 3 zdania. I nawet przy dużej ilości uczniów jesteśmy w stanie ten czas na to wygospodarować, a ja w ogóle uważam, że czas to jest najważniejsza taka nauczycielska wartość i swój czas też bardzo szanuję. Co jest jeszcze, jeżeli chodzi o pracę uczniów zdalną, a udzielanie informacji zwrotnych? Teraz nasi uczniowie pracują u siebie w domach i dyskutowałam ostatnio z nauczycielami, czyje prace my tak naprawdę oceniamy. I teraz zobaczcie, nawet jeżeli w pracę ucznia, którą dostajemy w jakikolwiek sposób zdalnie, zaangażowała się połowa rodziny, sąsiadka i dziewczyna chłopaka, to jeżeli my zamiast oceny wystawimy informację zwrotną, to będzie z korzyścią dla wszystkich, ponieważ przedstawiając tę informację zwrotną, mówimy, co jest mocną stroną tej pracy, uczeń to odbiera i już chociażby dzięki temu się uczy. Następnie mówimy
które elementy można by było poprawić. I ostatnia rzecz to jest taki kierunek do dalszej pracy, taka wskazówka na przyszłość. Jeżeli praca jest bardzo słaba, to znaczy uczeń jest jeszcze na samym początku drogi do osiągnięcia pewnej umiejętności, to ten ostatni punkt spokojnie możemy ominąć. Informacja zwrotna też bardzo pomaga, żeby uczniowie dobrzy nie osiedli na laurach. Ja zaczęłam stosować informację zwrotną zamiast oceny, pracując w klasach integracyjnych. I wyobraźcie sobie, wcale nie miałam problemu tam z uczniami, z orzeczeniami, tylko w zestawieniu z niepełnosprawnymi kolegami, uczniowie z dużymi możliwościami, uczniowie bez przeszkód w uczeniu się, bardzo często mi osiadali na laurach. I żeby zapobiec takiej sytuacji, ja już mam piątkę, czy ja już mam szóstkę, nie muszę dalej pracować, właśnie zastanawialiśmy się całym zespołem i doszliśmy do wniosku, że praca z informacją zwrotną to będzie to, co utrzyma motywację do nauki wszystkich uczniów. Bo uczeń nie może powiedzieć, wystarczy mi trójka, dwójka, czwórka, albo mam piątkę i dalej się już nie muszę uczyć, czy nawet szóstkę. Tylko ten ostatni element informacji zwrotnej, wskazówka do dalszej pracy, to jest taki element, który również uczniów szóstkowych i piątkowych motywuje i zachęca do pracy nad sobą. Informacje zwrotne to są nie tylko takie pisemne właśnie wskazówki, ale tak naprawdę informacje zwrotne można przekazywać w bardzo różny sposób. Ja bardzo lubię metodę dwie gwiazdy i jedno życzenie, które polega na tym, że mówimy dwie rzeczy, które w pracy są najbardziej wartościowe i jedno pytanie, bądź jedna rzecz, to do której mamy wątpliwości. Są różne, można robić tabelki, rubriksy. Przy odrobinie wprawy nie zajmuje to wiele czasu, a przynosi bardzo dużo korzyści. Ja zawsze na szkoleniach i w pracy z uczniami daję taki przykład, jak to, jaka jest różnica między informacją zwrotną a oceną sumaryczną. Wyobraźcie sobie, że trener Adama Małysza, Apoloniusz Steiner, przekaże mu taką informację, że no Adaś, słuchaj, ten skok to był na 4. No to był na 4 i co dalej? Być zadowolonym, nie być zadowolonym. I taką samą informację dostają uczniowie, jeżeli dostają, mają ocenę sumaryczną. Nawet jeżeli poprawimy im błędy, czy wydaje nam się, że w pracy jest zaznaczone, co jest źle, to nie możemy być do końca pewni, czy uczniowie wiedzą, jak to poprawić i jaka jest natura tego błędu. Tak samo jest ze wszystkimi innymi ocenami, nawet jeżeli nie są to oceny sumaryczne. Może to być, nie wiem, liczba punktów, czy może to być procent punktów. Tak samo uczniowi daje tylko informację, tak jakby na zakończenie procesu, co zdobył, na ile zapracował, a nie pokazuje mu takiej dalszej drogi do pracy. Pokazuje, to jest też bardzo ważne, że informacja zwrotna nie różnicuje uczniów, bo to, że ktoś jest, przekazuje im taką informację, w którym miejscu drogi jesteś. I teraz zobaczcie oceny u młodszych uczniów, ale też u nastolatków, u takich uczniów właśnie z górnych klas szkoły podstawowej. Oni jeszcze nie są w stanie bardzo często, a wiem to z rozmowy z uczniami, oddzielić oceny swojej pracy czy swoich umiejętności od oceny swojej osoby. Małe dzieci w edukacji wczesnoszkolnej na progu nauczania w ogóle nie potrafią tego zrobić, a często też nie potrafią zrobić tego nastolatki. A informacja zwrotna to jest, tak jak powiedziałam, po prostu nie pokazuje, który uczeń jest lepszy, a który gorszy, tylko w którym miejscu jest i co musi zrobić, żeby pójść ten kroczek dalej. Ja zawsze mówię, że to jest tak jak z kierowcą, który jedzie do Warszawy. Ja bardzo często jeździłam do Warszawy.
teraz koronawirus mnie w domu uziemił, to nie jest gorszy ten kierowca, który, ja jestem z Wrocławia, który dopiero dojeżdża, dajmy na to, jest pod Łodzią, nie jest gorszy od tego, który już wjeżdża na przedmieścia Warszawy. Jest po prostu w innym miejscu drogi i ta informacja zwrotna, którą przekażemy uczniowi, właśnie pokaże mu się zorientować, gdzie jest. O informacji zwrotnej można by dużo. Tak jak Magda powiedziała na początku, to co tutaj mówimy, to jest tylko taka zajawka. Jeżeli będziecie zainteresowani, zachęcam do zadawania pytań, a ja już podziękuję. Olu, Magdo, Agnieszko, Beniu, bardzo Wam dziękuję za Wasze wystąpienia. Widzę na czacie, że to, o czym mówiłyście, wywołało sporą dyskusję. Są refleksje, są uwagi, są też pytania, do których za chwilkę przejdziemy. Ale zanim przejdziemy do pytań, ankieta, o której wspominałam. Więc teraz spróbuję uruchomić ankietę, która powinna się uczestnikom pojawić. Spróbujmy, jak to wyjdzie. Poproszę o informację na czacie, czy widzicie ankietę. Super, jest ankieta, widzę, że już pierwsze osoby oddają głos. Także chwilka na zagłosowanie. Ankieta jest anonimowa i też można wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Widzę, że jeszcze ostatnie osoby głosują. To jeszcze chwileczkę czasu dajemy sobie na zagłosowanie. Jest nas 100 osób w tej chwili. Widzę, że już chyba wszyscy ci, którzy chcieli zagłosować, zagłosowali, bo tutaj ten licznik mi się zatrzymał. Także zamykam ankietę i zaraz wyświetlę na Waszych ekranach wyniki. Czy widzicie na swoich ekranach wyniki? Dajcie mi znać na czacie. Okej, widzę, tutaj słyszę, widzę na czacie, że nie widzicie, więc ja po prostu odczytam. 30% osób chciałoby na kolejnym webinarze zgłębić zadawanie pytań, 41% pracę w parach i w grupie, 38% pracę z błędem i najwięcej 56% informację zwrotną. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w tej ankiecie. To nam pomoże planować przyszłe webinaria w taki sposób, żeby one w najlepszy sposób adresowały Wasze potrzeby. A teraz przejdziemy do pytań. Ja tutaj muszę zerknąć na Wasze pytania. I mam pierwsze pytanie do Agnieszki. W zasadzie jest bardziej refleksja, pytanie. Cytuję. Kiedy ja zadaję uczniom pytanie, jak myślisz, to strasznie tego nie lubią. Boją się odpowiadać mimo mojej zachęty. Kiedy potem pytam, rozmawiam, mówią, że wstydzą się kolegów i koleżanek. Dziękuję za pytanie. Myślę, że kluczem do odpowiedzi jest, ona już jest właśnie zawarta w tym pytaniu. To znaczy obawa przed popełnieniem błędu, a co za tym idzie, obawa przed wyśmianiem przez koleżanki i kolegów. Więc tutaj bym się odwołała do tego, co mówiła Magda, jak pracować z błędem, ale myślę, że istotą tutaj nie jest to, jak zadałam pytanie, czy ja zachęcam. Pytanie jest takie, jaką zbudowałam wcześniej atmosferę w klasie do tego, żeby dzieciaki zadawały czy odpowiadały na pytania w taki sposób, żeby nie było tego
problemu, tego bólu związanego z wyśmiewaniem czy ośmieszaniem. Więc raczej bym się skupiała na tym, jak budować w klasie atmosferę bezpieczeństwa, nie wiem, przyjaźni, takiego dobrego bycia z sobą, a jeżeli to poczucie bezpieczeństwa dzieciaki już będą miały, to wtedy myślę, nie będą też miały oporów przed tym, żeby i odpowiadać na pytania, i też nie będą się bały popełniać błędów, ale też będą też zadawały pytania same sobie. Więc od tego bym zaczęła. Najpierw atmosfera, budujmy ją, a później pytania czy praca z błędem, one przyjdą same. Także rzeczywiście bardziej refleksja niż pytanie. Zresztą gdzieś na czacie widziałam, że no właśnie no tak o tym się wstydzą. No a tak jak uważam, pierwotnym problemem jest ten być może niezbyt wysoki poziom bezpieczeństwa naszych uczniów. Także zachęcam do budowania atmosfery sprzyjającej temu, żeby uczniowie dobrze się czuli. Wtedy myślę, też nam jako nauczycielkom będzie łatwiej. Dzięki. Dziękuję, Agnieszko. To mam kolejne pytanie do Beni. Jak praca zdalna ma się do higieny pracy przy komputerze? Higieny pracy nauczyciela czy ucznia? Bo to są... Nie jest sprecyzowane w pytaniu. No jako nauczycielka ja zapuszczam korzenie, no po prostu. No, po prostu prawie mogę się żywić tutaj w tym moim pokoiku. Tak, znaczy jest to wszystko kwestia organizacji pracy, jeśli idzie o nauczyciela, natomiast myślę sobie też, że chyba tutaj też było pytanie bardziej o ucznia, tudzież o uczennicę. I to jest tak, że jeśli planujemy pracę, to wcale nie musi być na pracę zdalną przy komputerze, że możemy sobie naprawdę spokojnie pomyśleć o takim zadaniu, takim pytaniu, takim pomyśle na pracę, gdzie oni mogą, nie muszą pracować zdalnie. Znaczy nie muszą pracować przy komputerze. Ja też sobie myślę o takich inspiracjach, takich sytuacjach, kiedy to może być bardzo taka twórcza praca, żeby szukać takich pomysłów na taką jakąś twórczą rzecz, na jak najwięcej rysowania, pisania i tak dalej. No i to jest też kwestia tego, żebyśmy sobie pomyśleli, to trochę Ola mówiła, kto realizuje podstawę programową, o takiej naszej organizacji pracy. Tam była jakieś tam refleksje, jak to zrobić przy 19 klasach. To jest też tak, że te wszystkie dzieci, chociaż oczywiście bardzo nas kochają i my kochamy te dzieci i tak dalej, to nie muszą nas mieć non-stop w kamerze, tak? Ja prowadzę lekcje online bardzo, powiem, uczciwie, ale mam to zorganizowane w taki sposób, że z dziećmi, które mam w czwartej klasie historię 1 godzinę w tygodniu, spotykam się co 2 tygodnie na godzinę. I w czasie tej godziny omawiam jak gdyby 2 zagadnienia i rozmawiamy o takim twórczym podejściu do wyzwań na najbliższe 2 tygodnie. Tak jestem umówiona z rodzicami. W klasach 5., 6., gdzie mam 5 godzin języka polskiego, spotykam się z nimi online 2 razy w tygodniu na taką godzinę, godzina 15. I w tym czasie omawiamy sobie rzeczy na cały tydzień. To nie jest tak, że ja ich trzymam 5 godzin w tygodniu, tyle ile mam godzin. Więc to jest warto przemyśleć. No i oczywiście bezwzględnie trzeba rozmawiać z innymi nauczycielami, nauczycielkami, więc jak widzę, jak jesteście że czasem jesteście z tej samej szkoły, no to jest strasznie ważne, bo musimy mieć taką świadomość, co my dajemy klasom, tak? Czy to jest tak, że zaczynam dzisiaj lekcję online z nauczycielami o 9:30, i to jest najpierw link ten, potem link tamten, potem tamten, a potem jeszcze siadam do tych zadań, które są zadane zdalnie na Librusie, Wulkanie, czy tam przez co są przesyłane, więc ta rozmowa między nami też tutaj jest strasznie ważna, ale ja z dużą troską o nauczyciela, jak zrobić mniej, a zrobić dobrze, tak? Czyli że co 2 tygodnie, a 1 mądre zadanie, zadane w parze i do tego informacja zwrotna, że naprawdę nas w tej chwili nie rozlicza się. Znaczy to, ile dzieci zadają zadań, dostają od nas zadań, to nie rozlicza się nas z tej pracy. Nas się rozlicza z tego, żebyśmy pracowali konkretną liczbę godzin. W związku z czym naprawdę możemy teraz bardzo sensownie pomyśleć o tym, jak mądrze zaplanować naszą pracę, co jest kluczowe w podstawie programowej, która umiejętność jest kluczowa, która wiedza jest kluczowa, do której należy dać informację zwrotną, żeby dzieci czuły, że poszły dalej, bo zadanie, które nam przysyłają, często jest na zasadzie, wiecie, zero-jedynkowej, zrobione, niezrobione. Nie zawsze daje nam informację o umiejętnościach dziecka. Tak, ale też z apelem dbajmy o własną higienę. Dziękuję, Beniu. Mamy jeszcze 2 bardzo ciekawe pytania z rodzicami w roli głównej. Pierwsze pytanie do Magdy.
Magdo, co w sytuacji, jeśli rodzice nie dają uczniom prawa do błędu? No i tak jak powiedzieliśmy, tak zwana kultura błędu, czyli to piętnowanie błędu, to widzenie w błędzie tylko i wyłącznie porażek, to jest coś, co funkcjonuje społecznie od wielu, wielu lat, jest taką naszą społeczną rzeczywistością. Więc żeby zacząć pracować z błędem, oczywiście też ważne jest to, by pamiętać, aby taki sam przekaz wędrował do rodziców, żeby na spotkaniach, w rozmowach indywidualnych z nimi także uświadamiać ich, jaka jest ta taka konstruktywistyczna, pozytywna rola błędu w procesie uczenia się i dlaczego ważne jest to, że po pierwsze je popełniamy i że one są dla nas tym narzędziem, które pozwala przejść do przodu, choć ważna jest analiza. Więc jeśli rodzic piętnuje błąd, wówczas ja bym rekomendowała, żeby prosić rodziców o to, by pomagali swoim dzieciom w analizie przyczyn błędów. I pamiętajmy, jest takie sformułowanie, którego ja nie lubię, ale często się na nie powołujemy, tak zwana pedagogizacja rodziców i myślę, że właśnie ta rola błędu jest jednym z tych elementów, o których warto z rodzicami rozmawiać. Dziękuję, Magdo. I drugie pytanie z rodzicami w roli głównej, pytanie komentarz. Najgorsze jest to, że rodzice i tak domagają się ocen cyferek. Jak ich przekonać? To jest pytanie do Oli i do wątku z informacją zwrotną. Ja wam powiem, że nie tylko rodzice, ale i uczniowie się domagają stopni cyferek, bo to jest o wiele łatwiejsze. Mam truje i mam z głowy. Jak ich przekonać? Nie jest to wcale takie trudne, bo powiem wam, pracujemy w systemie polskiej szkoły, czyli my te stopnie cyferki przynajmniej na koniec roku musimy wystawić. I ważne jest, jak sobie ustawimy, do których prac dajemy uczniom informację zwrotną, którą oceniamy stopniem. I o tym może już więcej porozmawiamy na osobnym webinarze. Ale powiem wam, że jeżeli uczeń dostaje w procesie uczenia się informację zwrotną, to siłą rzeczy, kiedy jest ten moment, kiedy ja już dostałeś informację zwrotną do pracy, jedną, drugą i jest ten moment, że ja mówię sprawdzam i teraz jest praca, z której wystawię ocenę, to siłą rzeczy te oceny są lepsze. I jeżeli rodzice to zobaczą, jeżeli im się to wytłumaczy, to uwierzcie mi, przekonanie ich wcale nie będzie takie trudne. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Olu. Widzę, że jesteśmy już dość sporo po czasie, ale bardzo dziękuję wszystkim, którzy zostali z nami dłużej. Myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję naszym panelistkom i przede wszystkim bardzo dziękuję uczestnikom, uczestniczkom za to, że byliście tutaj z nami w to piątkowe popołudnie. Teraz życzę wam już miłego weekendu, miłego odpoczynku. Mam nadzieję, że od poniedziałku to, o czym mówiliśmy dzisiaj, zainspiruje was do pracy zdalnej z uczniami.